Fundacja Polish Orphans Charity i dr Ryszarda Ras zapraszają na tradycyjny White Christmas Dinner z kolędnikami w czwartek 6 grudnia o godzinie 7 wieczorem w znanym zamku Casa Loma w Toronto. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na dofinansowanie śniadań dla dzieci w szkołach w Toronto. Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze i firma Polimex zapraszają na tradycyjną choinkę dla dzieci w niedzielę 9 grudnia od godziny 9 do 17. Targi książki, stoiska handlowe od godziny 14 do 16, występy artystyczne z udziałem m.in. Polskiego Teatru Biedronka oraz Święty Mikołaj z prezentami dla dzieci. Wstęp wolny. Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 20 i Koło Pań Nadzieja zapraszają na tradycyjną Wigilię dla Samotnych 24 grudnia o godzinie 18 w budynku SPK przy 206 Beverly Street w Toronto. Wpłaty $27 od osoby w gotówce do 20 grudnia przyjmuje sklep Cepelia przy 139 Roncesvalles Avenue. Informacje pod podanym numerem telefonu. Ponownie zapraszamy do King's Garden Banquet Hall w Toronto na wspaniały sylwester u polonijnych artystów i pasjonatów. Wykwintna kolacja, luksusowa sala balowa, 25 stolików, 240 gości. Super muzyka i śpiew. Do tańca gra DJ Art i Cafe Passia Group. Promocyjnie niska cena karnetu, ważna aż do 10 grudnia 2012 roku. Rezerwacja Stefan Szczepański 905 828 1628. Komitet parafialny przy parafii Świętego Kazimierza w Toronto zaprasza na bal sylwestrowy od godziny 7 wieczorem do 3 w nocy w sali parafialnej przy 156 Roncesvalles Avenue. Do tańca gra zespół Ed Guca and the Polish Canadians. Gorąca kolacja, szampan i dwie butelki wina na stolik. Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby parafii. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia.